Ci wspaniali mężczyźni na swoich wspaniałych maszynach, jak otwierać sezon rowerowy, to tylko w najlepszym towarzystwie kolarzy zawodowych. To oni pomogli zainaugurować tegoroczne wielkie kręcenie korbą w Małopolsce. Zapraszam do Małopolski. Miejsce też nie było przypadkowe. Krykoteka, położona przecież nad Wisłą, to przykład, jak przyjemnie i pożytecznie nawijać kilometry na koła roweru. Chcielibyśmy, żeby ta turystyka rowerowa to było połączenie i pasji, zdrowego stylu życia i tej przyjemności jazdy na rowerze z możliwością zwiedzenia, zobaczenia Małopolski. Nasze trasy rowerowe umożliwiają przejazd ze wschodu na zachód, z północy na południe. Projekt Velo Małopolska, czyli budowa dróg rowerowych na wałach głównych rzek, to już ponad 400 km gotowych odcinków. W tym roku powstanie ponad 200 kolejnych kilometrów. Doceniają je także kolarze zawodowi. Tomasz Biarczyński z zawodowego peletonu, jak tylko może, to korzysta. Kiedy mam takie spokojne treningi, przejażdżki, również korzystam z tych tras. Są one na pewno bezpieczne, przy tym jest cisza, spokój, ładne widoki, także również dla zawodowego kolarza coś przyjemnego. Nic tylko ruszać w drogę. Nie ma tu znaczenia, jakim sprzętem dysponujemy. Może to być kolażówka, góral, rower elektryczny, a nawet cargo. Ważne, żeby kręcić korbą i nawijać kilometry. Przez ostatnie 12 miesięcy wyślaną trasę rowerową i Velo Dunajec przejechało ponad 355 tysięcy rowerzystów. Najbliższe miesiące mogą tylko ten wynik zdecydowanie poprawić.